w poprzednim odcinku. Dlaczego, kurde, miałbym się bać dorosłej, nagiej laski, która dodatkowo w niektórych scenach jest naprawdę sexy? Dlaczego? Idziemy dalej. Sprowadź sierżanta Kegana. Boże, czemu ja zawsze muszę robić brudną robotę? Cholera jasna. LOL, nie było, kurczę, płomienia wylotowego, LOL, jak to możliwe? Zdychaj. A, tamten już od razu pół. Fuck, tutaj będzie trzeba wziąć to gówno. O, już. Przestań zadawać mi ból! Ale dostał w czopę. No i pozdro. Dobra. Bierzemy to gówno. Teraz będą snajperzy. Sniper Elite V5. Nie mówcie mi, że to jest to, o czym ja myślę. Wiecie, że to jest ten super pancerz. Nie, tam. A może, kurde, nie wiem. Bo zawsze jak takie coś leciało z nieba, to był ten hiperpancerz. Kurde, to gówno się nie nadaje na nich. Za słabe jest po prostu. Czy coś tu mamy? Mamy apteczkę. Granat tylko. Wow, ale jebło. O kurwa. Tamten żyje. Byłem pewny, że padł. Dobra. Tego trzeba zdjąć. Pięknie, poszedł. Ale szybko padają ci snajperzy. Dobra, świniak się przewrócił. Teraz leży. Zapisywanie punktu kontrolnego. Łapku. Aj. Ni to. A nie mam tu amunicji. To trzeba. Tu się kończy, tu się kończy. Ja. Masakra. Jo, ale dostałem. Kurde, co to było? Wzmacniacz odruchów, to mi się przyda. O kurde, ale słabo stoję z tą amunicją. Jest tu coś? Leży? Nie, gówno. Dobra, trzeba spadać stąd. No dobra, spoko, idziemy, nie? Pigan, what the fuck? Wow, 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 wow. Wow! Jezu. Kuźwa. God damn it. I don't give a fuck about your problems. Jest, tak, tak. Nie wiem, czy tam nie może poparzyć. Jest, znowu do robota!
bitches. Pozdro. Kurde, ale obrywam. Przegrzanie? Przegrzanie czego? Karabinków? Nie wiem. Dobra, świnie przepołowiło. Widzę kolejny mech. Raz pierdalaj. Pod czerwień, nie wierzę. Dobra, tutaj się pojawi coś, tak? Dobra, nieźle poszło. Kur... Uwaga! Uwaga! Dobra, trzeba się wycofać chyba. Spokojnie. Ktoś mnie napieprza od dupy strony. Nie. Dobra. Trzeba podejść jak najbliżej. No szybko wychodź! O ja pieprzę. Mam was w dół psztalu. Nie przejdę tędy. Dobra, teraz jestem w dupie. Oficjalnie mówię. A, szybko, szybko, właśnie. Trzeba tego chuja rozjebać. No, padaj, 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 padaj. Jest! To było to, co potrzebowałem. Jaki... Jaki kochany, jak mi pozwolił wysiąść? Dobra. Dobra. Tutaj mina. Pewnie lepiej tam nie podchodzić. A my tymczasem... Idziemy dalej. Wiele utraconych dusz. Wiele dusz stracił, wiele ludzi tu straciło życie, widać. Keegan, what the fuck, man? A tak. Keegan to też wspomnienie. Ale domyślam się, że mam tu wejść, co? Co się stało z tym miastem? Ja pier... Czy ja jestem tutaj, gdzie myślę? Czy to jest miejsce, w którym był ten wybuch z jedynki na koniec? Wiecie... Alma i te tereny? Chyba jo. Dobra, schodzimy na dół. Tam chyba nie przejdę. Czy gdzieś tu jest jakaś droga? Tędy. Keegan! On jest już pewnie trupem i...
Pewnie po Alma wykorzystuje go, żeby... Już? Nie, jedziemy dalej. Ja nie mam zamiaru teraz zatrzymać tego. To będzie za krótkie. Jak na moje to jakieś 8 minut było, kurczę. Chociaż może trochę... ciut więcej. Na pewno coś koło 10. Na pewno za krótkie, żeby teraz przerywać. Z amunicją słabo. Zobaczymy, co nas tutaj będzie czekać. Pewnie pełno repliki. Ja tak myślę. Wow! Nice! No tak. Trochę tutaj tak stalkerowo. Nie wiem czemu, ale takie mam odczucia względem tego, co teraz obserwuję. Jakie mam w ogóle zadanie? Zabij Almę. Jak mam cel zabij Almę, to pewnie zbliżamy się już do końca gry, co? Tyrytyntyn. Janko, Janeczko, czy pamiętasz chłopca z lata? Poważna awaria systemu. Blue screen, motherfucker! What the fuck was that? Broszura repliki 1. Żołnierz repliki to wojownik doskonały. Niewiarygodnie szybki, niesamowicie silny, fenomenalnie wyszkolony, pozbawiony sumienia. Stworzono go, by wykonywał rozkazy. Za cenę standardowego PMC możesz otrzymać największej klasy lojalność i dyscyplinę. Wariant 7. Rozpoznaje polecenia głosowe. Standardowe modele rozpoznają do 12 unikalnych głosów, ale istnieje możliwość rozszerzenia modułu do 24 lub 32 głosów. Jest przystosowany do wykonywania rozkazów przekazywanych drogą telepatyczną, co staje się możliwe z chwilą pojawienia się modelu telestatycznego dowódca Zwiastun. Data pojawienia się modelu zostaje niebawem ujawniona. Jeśli replika, żołnierz repliki jest doskonałym żołnierzem, to śmiech. What the fuck? Oni mają twarz? Od kiedy? Ty, a może ja dopiero teraz walczę z wariantem 7 i teraz się dopiero zacznie sieka? Nie wiem, jak wygląda sytuacja, ale zobaczmy, czy mają ładne ryjki. Ciężko ocenić na tym przykładzie. Zobaczymy, jak tutaj. Nie! Są brzydcy. Jak noc listopadowa. Dobra, więc to tak będzie teraz, jo? O, już wiem, co się szykuje. Już wiem, co się szykuje. Ło, ale tu sunie. Ja pieprzę, ale my zapiście. Ale my zapieprzamy. Po tamtej stronie też coś leci, ciekawe co. Nie no, kurde. Serio mi się teraz tutaj podoba. O, słyszę replikę. Dobra, trochę chujowy angle, że tak powiem. No, wystaw łeb. Kurde. Akurat na przeładowanie. Dobra, ten poszedł i jeszcze jedna świnia idzie. Uuu.
Dobra. Muszę się odzwyczaić mówić dobra. To był ten z mordką. Dobra. Nie no. Jest dobrze. Kurde, ich chyba jest nieskończona, ale nie, bo tędy nie przejdę teraz. Dobra, podnoś amunicję, a nie. Pistolet. Kurde, ile ja mam amunicji do tej nitownicy nagle? Strzelba automatyczna, strzelba automatyczna. To sobie wezmę za właśnie. O tak, bitches. What you gonna do? Dobra. W którą stronę mam iść? Chyba nigdzie nie mam iść, po prostu muszę tym jechać. Serio? Serio? Ups, 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 ups. Boję się, boję się, boję się, boję się. Dobra, chyba koniec przejażdżki. Czy ja mam teraz spieprzać, bo ciężko mi powiedzieć. Poszedł. Jeszcze jedna świnia padła. Ale te cwele padają. No. Amunicja świetnie, wszystko pasuje mi. Tylko przydałby się jakiś pieprzony pancerz. Ja się kurna mogę tu bronić, ale... Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam. Ciekawe, kto kontroluje replikę, bo w jedynce był to Vettel, a w dwójce by była to Alma? I co, jednocześnie by, kurczę, zabijała replikę, żeby mnie chronić i jednocześnie by sterowała nią? Aż mi się nie chce wierzyć. Ciekawe, kto jest ich wzorcem telestatycznym. O, shit. Coś czuję, że muszę stąd uciekać. Wagon czołowy? Opuść niebieski? No! Kurde! No. Ja pieprzę. Nie zdążę. A nie, dobra, jestem na żółtym. Ale kurde, rozdział w pociągu. Dobra, podajcie się tuchy. Nice. Uwaga, uwaga, co? Sprzęg uszkodzony, nice. Dobrze, idę, lecę.
Wagon końcowy, czyli ten. Już biegnę. Wykonana robota. Tylko co ja przed chwilą zobaczyłem? Znowu jakaś halucynacja. Ała. Keegan, chłopie. What the fuck, man? Keegan, where are you? Ile mogę cię, kurczę, szukać? Keegan, no. Ona już go ma. What the fuck, ziom? Gdzie polazł? Info o transferze. Do wiadomości personelu transportowego. Alma Wade zostanie przetransportowana ze Steel Island do schronu w Erben w dniu 24 sierpnia 1987 i zostanie tam już na zawsze. Obiekt będzie umieszczony w kontenerze otoczonym polem tłumiącym energię telestatyczną, zaś transport odbędzie się za pomocą kolejki transportowej. Należy zwrócić niezwykłą uwagę, by pole tłumiące energię telestatyczną pozostawało cały czas aktywne. Bez odpowiedniego wytłumienia obiekt zgładzi nas w mgnieniu oka. Więcej informacji znajdziecie w plikach AF, bla bla bla. Nice. Biedna Alma. Biedna. Wow! Prawie bym, kurde, nie zauważył typa bez kitu. Widziałem cię. Jakaś amunicja, broń energetyczna. W zamian za co? Nie chcę jej. Wyjebane mam w nią. Tutaj Keegan. What the fuck is going on? Bardzo ładnie śpiewasz, Keegan, tylko... Tylko... Chodź już. Potrzebujemy cię. Lol, ale mnie obróciło. Dobra. Broszura repliki 3. Żołnierz repliki osiąga pełną zdolność bojową w ciągu 2 lat. W przeciągu następnej dekady Armaham spodziewa się znacznego skrócenia tego czasu. Stanie się to możliwe dzięki ulepszonemu programowaniu genetycznemu i bezpośredniej transmisji danych na poziomie nerwowym. Przegapiłem jedną broszurkę z tego, co widzę. Kurczę, nic tu nie ma. Tu są chyba jakieś... Nie, to nie są drzwi. Ten też nic nie zrobię tu. Voltage, coś tu, jakiś guzik. Serio? Przegapiłem broń.
A to myślę, że nic. Skurwysynu! Byś mnie tylko dotknął, byś mnie tylko pomacał. Byś dostał w japę. Dydydyn. Kutasa, czarnego. Z ebolą. I chiwam. Dydydyn. O właśnie. Taka sytuacja. Słyszałem ty dydyn i brzydki pisk świadczący o tym, że coś mnie chciało zaatakować, ale właśnie nie ogarniam, gdzie to niby było. Szybko. Dydydyn. Świetnie, dobra. Tam chyba też coś widzę, ale muszę, kurczę, szybko za Kiganem naparzać. Nie mam czasu na pierdoły. Ja ciebie nie zabiłem. A może zabiłem? Nie wiem, już straciłem rachubę. Oh fuck. Żem kurna chuja nie zauważył, ale tego widzę. Chyba jeden tutaj był, ale już nie wiem. Dydyn. Wow! Nice! Ale mnie minął. Tu jest strasznie... Get the fuck out! Tu jest strasznie jasno. Trzymał się od niej z daleka, spoko, ja chcę ją tylko zamordować. Co, nad czym bardzo ubolewam, bo ona jest naprawdę sexy. Dobra. What the fuck? Dobra, skończyła mi się amunicja do... Dobra, to strzelbą sobie pochodzimy. Strzelba powinna też nieźle działać na tych skurwysynów niewidzialnych. Fuck, chyba trochę... Chyba jednak trochę dłuższy odcinek mi wyjdzie. Tam widziałem lotkę, ale... Chyba nie chcę już brać. Chociaż... Jak już ją widziałem, to... A, broszura repliki tam. Myślałem, że może coś o Almie. Manual, coś tam. Janko. Janeczko. Dobra, niech będzie. Aha, ja jadę do góry. Tak się... Nie, to zjeżdża na dół. Tak się zastanawiam, co tu się dzieje. Dobra, będzie mi to jednak potrzebne. Nagroda odblokowana, snajper. Z tego powinny być... Achievementy na Steamie. Myślę, żeby było całkiem słodko. O, tam kolejnego widzę. Nice. Dobra, tyle? Bo nie chcę zostawiać tej. Dobra, szybko. Mam w dupie snajperów. Nikogo nie. Fuck! A, jeszcze te snajpery. No muszę. Chcąc, nie chcąc. Dobra, łapa odcięta. Muszę iść tędy, co? Tutaj. Zapisywanie danych. Nie wyłączę komputera. Dobra, spoko. Zablokowane. Gdzie? Który? Ależ mu oberwał. Wyrzutnia rakiet. Takiego snajpera z tego potraktować to by było.
poleciał. Dobra. What the fuck? What the fuck, gro? What the...